Nowy dzień to okazja na nowe doznania, zwłaszcza że Bieszczady to nie tylko lasy, góry i szlaki, ale także woda i to w dużej masie. Można po niej hulać elektryczną łódką, czyli i przyjemność, i ekologia w jednym. Wystarczy znaleźć się nad Zalewem Solińskim. Moje uszanowanie, Bogdanie. Cześć. Popłynąłbym w rejs, ale nie mam patentu ani żeglarza, ani sternika. No problemu. Mam tutaj łódeczki, które nie wymagają żadnych uprawnień. To łódka elektryczna, ekologiczna. Poradzę sobie jak najbardziej. Droga jest taka łódka w wypożyczeniu. Ile kosztuje? 300 zł na cały dzień. Solina jest na tyle duża, żeby ten dzień można było spędzić aktywnie? Tak. Można opłynąć około 30-35 km tą łódką. Opłynąć praktycznie cały zalew. To ja spróbuję. To jest moja? Tak, to jest ta łódeczka. Zapraszam. Okej. Okay. Sterowanie łodzią jest szalenie proste. Wystarczy tylko kręcić kierownicą i ewentualnie używać manetki do tego, żeby przyspieszać albo zwalniać. I można tak pływać cały dzień. Spróbuję znaleźć jakąś fajną wyspę, może pełną skarbów. Niezliczone ilości zatoczek i aż trzy wyspy. Energetyka, Skalista i Zajęcza, na której właśnie jestem. Trochę się tu rozejrzę, skoro już zacumowałem, z czego jestem zresztą dumny jak paw.